Sam, cieszę się, że mogę ci pomóc. Zwłaszcza po tym, co dla mnie zrobiłeś. Dobrze. Wyobraź sobie cel. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj. Sam. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie.
przyjemnej podróży. Zatrzymaj i nie puszczaj. Masz przy sobie broń, powściągliwość w jej używaniu to absolutna podstawa. Pewnie dobrze o tym wiesz, ale nie wolno ci zabijać. Im więcej zwłok, tym więcej wynurzonych i potencjalnie więcej rozpróżni. Jeśli kogoś załatwisz,
Wystawisz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i wielu niewinnych ludzi. Muszę się przejść.
Pora się zbierać. Thank you.
Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie.
wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Sam Bridges. Człowiek, ekspedycja. Może jesteśmy odcięci, ale coś tam wiemy. Słyszeliśmy o wielkim dostawcy. Pogromcy wynurzonych. Po skramiaczu terrorystów. Jeszcze pracuję nad tym ostatnim. Wiesz, zawsze chciałem cię poznać. To, co tam dla nas masz? No, niesamowite. Bardzo nam pomogłeś. Dzięki. Nie poznasz tej stacji, kiedy już skończymy. Teraz wystarczy podłączyć się do sieci. Mam rację? Rany, jak dobrze w końcu być częścią UCA. Tkwiliśmy na tej wyspie o wiele za długo. Chętnie znów nawiążę kontakt z siedzibą. Doprowadzenie tego miejsca do porządku trochę potrwa, ale czuję taką energię jak nigdy dotąd. Nie zawiedziemy rodaków. Dzięki, Sam. I powodzenia. Nie, żebyś go potrzebował. Dojdziesz na zachód, nim się obejrzysz. Dobra robota. Teraz musisz poszerzyć sieć o rozdzielnie na północ od miasta. To byłby cholernie dobry moment, bo właśnie wysłali SOS. Jeszcze zbieramy informacje, ale najwyraźniej doszło tam do wypadku i trzeba pomóc rannym. Szczegóły znajdziesz w terminalu dostaw.
Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. To pancerz na ramiona i nogi. Pamiętaj jednak, że ma wadę. Nie będziesz mógł na niego założyć ładunku. Zdecyduj, na czym ci zależy. Pamiętaj sam, kiedy zegar tyka, szybkość jest najważniejsza. Przejrzyj sprzęt i weź tylko to, czego potrzebujesz, żeby jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Wysyłam autonomicznego bota dostawczego. Ładunek. Thank you.
Użycie broni dozwolone. Thank you.
Teraz nasi lekarze bez trudu mu pomogą. Ratujesz nam życie. Nie wierzę, że już tu dotarłeś. Uważaj tam na siebie. Nie możemy stracić takiego zawodowca jak ty. Tak w ogóle to nie był wypadek, tylko atak. Ktoś podłożył ładunek wybuchowy do jednej z paczek. Zasrani separatyści myślą, że ten teren należy do nich i może niedługo będzie. Przecież każdy z nas mógł wziąć tę paczkę. Kurwa. Musimy wzmocnić nasze systemy bezpieczeństwa. Przynajmniej tym razem obyło się bez ofiar. Dziękuję, Sam. Serio. Słyszałem, że masz nas włączyć do sieci chiralnej. Myślisz, że sygnał tu do nas dotrze? Mam taką nadzieję. Spróbujesz? A? Udało się? O, rany, co za ulga. W końcu będziemy mieli dostęp do informacji. No i będziemy mogli szybko dać znać, jeśli wpadniemy w kłopoty. Nie wiem, jak ci dziękować. Dobra, Sam. Teraz możesz już iść prosto do węzła górskiego. Ostatni odcinek będzie najtrudniejszy. Przed wyruszeniem odpocznij w kwaterze i przejrzyj sprzęt. To, co robisz, jest... Hicks i jego ludzie tu są. Dotarli do węzła granicznego. Nie mam już drogi ucieczki. Nikt nie przeżył, zniszczyli miasto. W ruinach roi się od wynurzonych. Są wszędzie. Nie masz kipu. Udało mi się wymknąć i z tobą skontaktować. Być może ostatni raz tak rozmawiamy. Chcę, żebyś wiedział, że nic mi nie jest. Obiecaj mi, że rozbudujesz sieć chiralną. To nasza jedyna nadzieja.
to moja jedyna nadzieja. Kiedy skończysz, razem wrócimy na wschód. Amelie, gdzie jest twój kipu? Sam. Będę czekać na ciebie na plaży. Sam, mam dla ciebie nowe informacje. Uzyskałem je dzięki twoim staraniom o rozbudowanie sieci. Chodzi o łączniki. Sam się do tego dokopałem, żeby nie było. Nikt nie kazał mi grzebać. Jeśli ktoś spyta, zwal to na mnie. Nie musisz cierpieć z tego powodu. Przypadkiem słuchałeś mojej paplaniny, dobra? Wracając. Zdaje się, że to nie Bridges przywróciło technologię EUD. Tylko grupa separatystów. Terrorystów przeciwnych UCA, według moich danych. Zaczęli ich używać jakieś 3 lata temu. Mniej więcej wtedy, kiedy Bridges 1 myślało o wyprawie na zachód. Ci separatyści też mieli problemy z wynurzonymi. I uznali, że namierzając ich, mogliby ich skierować w naszą stronę. Kiedy Bridges się o tym dowiedziało, postanowiło zwalczyć ogień ogniem i zacząć używać łączników jako środka zaradczego. Możliwe, że twój łącznik powstał w tym właśnie celu. Co prawdopodobnie próbowano ukryć, sądząc po braku rejestru serwisowego. Zawsze wydawało mi się dziwne, że tak chętnie korzystamy z technologii, którą ledwie rozumiemy. Teraz już wiemy dlaczego. Od początku kopiowaliśmy cudze metody i techniki. Musisz wiedzieć coś jeszcze. Chodzi o pierwsze eksperymenty na łącznikach. Poskładałem to, co udało mi się znaleźć i wygląda na to, że zaczęły się w okolicach wdarcia. Przeprowadzano je na Manhattanie, na wschodnim wybrzeżu. Wyspa została zmieciona z powierzchni ziemi, najpewniej w wyniku rozpróżni. Eksperymenty te miały wówczas całkowite wsparcie amerykańskiego rządu. To tylko domysły, ale przypuszczam, że podstawowym celem programu EUD było lepsze zrozumienie natury wdarcia. Ze względu na kwestie moralne i bezpieczeństwo, opinia publiczna była mu jednak przeciwna. Mimo to rząd nie zarzucił eksperymentów i chcąc pojąć największą katastrofę tamtej epoki, wywołał kolejną. Warto zauważyć, że w eksplozji zginął nawet sam prezydent. Dopiero po jego śmierci, gdy zastąpiła go wiceprezydent Strand, zawieszono cały program na mocy rozporządzenia. Zniszczono dokumenty, pozamykano placówki i uczyniono wszystko, żeby zamieść całą sprawę pod dywan. Nasuwa się pytanie, jak przypadkowa grupa separatystów zdołała odzyskać sprzęt po tylu latach? Dam ci znać, jeśli nastąpi jakiś przełom. Sam, użyj terminala dostaw i przejrzyj listę zleceń.
Mieszkańcy węzła górskiego mają problem, który trzeba szybko rozwiązać. Niedaleko miasta spod ziemi zaczęło się wydobywać coś a la smoła. Przybywa tego z każdą minutą i niedługo pewnie zacznie zalewać ulice. Podobno trochę się już przedostało przez zewnętrzne mury. Jeśli nic nie zrobimy, niedługo całe miasto może zatonąć w morzu smoły. Znajdziesz tam zlecenie z Górskiego. Sprawdź szczegóły w terminalu dostaw. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Tę broń można naładować hematopociskami. Poza tym ma też celownik. Ułatwi strzelanie. Uważaj, Sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik. Można je uszkodzić na wiele sposobów.
Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. Do wyznaczonego obszaru.
budowa zakończona. Jest. Wybacz to włosy. Złapał mnie deszcz. Nie chciałem cię zmoczyć. Próbowałem przeczekać, ale zrobiło się późno. Wybacz. Spóźniłem się.
ma się to co. Dobra, jedziemy.